Witam Was bardzo serdecznie, Marek Maran Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Po raz kolejny grze miesiąca, tym razem grą, która zdecydowanie mnie zainteresowała, zaintrygowała. To jest gra Heaven and Hell autorstwa Kieslinga i Schmidta. W tej grze gracze będą zarządzali klasztorem, a ich zadaniem będzie uważanie najlepszego piwa pod niebem. No, w zasadzie wszystkie działania będą sprowadzały się do tego, że mamy tutaj żetony, czy takie piony piwowara i 5 składników i będziemy się starali, żeby te żetony poruszały się najdalej na torze punktacji, żeby uzyskały po prostu maksymalnie, żeby były maksymalnie daleko. A jak to zrobić? Przede wszystkim na początku gry każdy z graczy dostaje swoją planszę, taką planszę, która przypomina troszeczkę planszę Neuroshima Hex, jest heksagonalna. Mamy tam 7 miejsc na shopy. Ta plansza została podzielona na dwie części, część jasna i część ciemna. Nie wchodząc w szczegóły, zakupując żetony na część jasną musimy płacić 2 razy więcej za nie. Część ciemna i część jasna daje nam możliwość poruszania się tymi składnikami wszystkimi na torze punktacji. Część ciemna będzie dawała nam po prostu pieniądze. Oczywiście te żetony będziemy pozyskiwali ze wspólnej planszy. Mamy taką planszę przypominającą troszeczkę rondel. Mamy piona, który będziemy poruszali się. Mamy kilkanaście pól. Na tych polach będziemy mogli uzyskiwać oczywiście składniki. Składniki są w 5 rodzajach. Wartości od 1 do 5. Mamy możliwość pozyskania mnichów. Też w 4 rodzajach. Mamy tam pole aktywacyjne, gdzie można uzyskać żetony aktywacyjne. Mamy pole zadań, więc tak naprawdę tylko od nas zależy, na jakie pole staniemy. 6 takich okrążeń i gra kończy się. No, bardzo ciekawy mechanizm aktywacji, bo aktywować te żetony możemy dwojako. Oczywiście przez żetony aktywacyjne, jeżeli wejdziemy na takie pole, bierzemy żeton i aktywujemy oczywiście tylko raz na grę. Mamy tu 10 aktywacji. Mamy oczywiście, możemy aktywować składniki, jest ich 5. Możemy aktywować 4 mnichów i taki aktywacja punktowa, czyli cyfrowa. Wybieramy sobie, załóżmy, wszystkie 4, które mamy na planszy, czy leżą po jednej, czy po drugiej stronie. Aktywujemy je po prostu. Za jedne dostajemy, jeżeli na jasnej dostajemy ruch danym składnikiem, jeżeli leżą po ciemnej stronie, dostajemy po prostu pieniądze. Druga możliwość aktywacji, jeżeli okrążymy miejsca na shopy, to w tym wypadku liczymy wartość tych żetonów. Jeżeli ona jest niska, to ruszamy się piwowarem, jeżeli jest wysoka, możemy aktywować nawet 4 składniki, więc tak to formalnie wygląda. Dużo decyzji od momentu poruszenia się, zakupu, położenia tych żetonów, aktywacji przede wszystkim. Trzeba robić to mądrze. Ta aktywacja jest tylko raz na grę, więc tak na sprawę, no, zależy nam, żeby te składniki, jak i piwowar ruszali się najdalej na torze. Dużo decyzji, dużo strategii, gra troszeczkę abstrakcyjna. No niestety powiązanie tematu z mechaniką jest takie słabe, można powiedzieć, ale mechanicznie gra się broni. Jeżeli lubicie takie typowo gry niemieckie, no Kieslinga jest tutaj przedstawicielem tego German style, więc myślę, że ta gra Was zdecydowanie zainteresuje. Moja gra miesiąca lutego Heaven and Hell serdecznie Wam polecam.